Cześć, witam serdecznie, z tej strony Arkadiusz Arkadikus Woźniak. Witam Was w kolejnym odcinku gamingowego Przeglądu Tygodnia, w programie, w którym podsumowujemy wydarzenia z minionego tygodnia w branży gier. Na początek pozdrawiam serdecznie Adriana, który powołując się na ten kanał próbował wyłudzić dla siebie kod na grę Lovers in a Dangerous Spacetime. No cóż, jak widać, agencja zajmująca się promocją gry najwyraźniej nie jest tak naiwna, jak sądził, i najpierw skontaktowała się ze mną. Nie pykło. Co to się dzieje ostatnio w branży, to ja nawet nie. Studio tatuażu pozwało Take-Two na ponad milion dolców, a poszło o wzory na rękach koszykarzy. Studio o nazwie Solid Oak Sketches twierdzi, że podpisali ze sportowcami umowy o prawach autorskich, a swoje prace wycenili na prawie milion dolarów, a jako zadośćuczynienie zażądali ponad milion. Konkretnie 1 144 000 dolarów. Dodatkowo tatuażyści twierdzą, że umieszczenie LeBrona Jamesa na okładce jeszcze bardziej zwiększa ilość szkód. Ja tam się na prawie nie znam, ale myślałem, że jak Take-Two wykupuje prawo do wizerunku koszykarza, to całego, a nie częściowo. No nic, aż chce się zaśpiewać. Kolejny skandal. Ant Simulator, czyli jak sama nazwa wskazuje, symulator mrówki, na który zebrana została kasa m.in. na Kickstarterze, a część od prywatnych inwestorów umiera śmiercią budżetową. Ale nie chodzi tu o problemy podatkowe czy niewywiązywanie się z terminów i stracenie funduszy, a o cholernie nieodpowiedzialne zachowanie pracowników studia Itiski zatrudnionych przez Erika Tereśnińskiego. Co ci pracownicy zrobili? Wydali kapitał firmy na prostytutki, alkohol i ogólnie wożenie się po mieście. Do polityki, a nie do gier, żeby takie hachmenty robić. Ale posłuchajmy fragmentu oświadczenia Erika Tereśnińskiego. My business partners directly said to me, if you release Ant Simulator without us, I will sue you. Resigning and canceling Ant Simulator is really the only option available to me right now. This is a setback, but it's not the end. I'm very pissed off that I lost money. I lost over a year in work, and I lost a game that I loved and I was proud of, and it was supposed to be, you know, my first big step in, you know, really taking a shot at making video games as a career. O i ten Microsoft ostatnio mocno plusuje. Wiralem w gamingowej branży stało się zdjęcie tej dwójki, jakby nie patrzeć z osobnych obozów. To, że potem gracze nazwali ich gamingowymi Romeo i Julią, nie dziwi, wszak gracze to w większości twórcze bestie. Twórczy jest też Microsoft, który opublikował tę grafikę z podpisem: jeśli tej dwójce się uda, dla wszystkich jest nadzieja. I achievementem: miłość nie rozróżnia konsol. Brawo, czekamy na odpowiedź Sony. A skoro mowa o dobrym PR-ze, to i Ubi zaskoczyło. Na Humble Bundle można dorwać gry właśnie z tej stajni i wychodzi, że za grosze. Za zaledwie 4 zł dostaniemy Rayman Origins, Grow Home oraz Call of Juarez, Gunslinger. Dopłacając 25 złociszy, staniemy się dodatkowo posiadaczami Far Cry 3, Splinter Cell Blacklist oraz Assassin's Creed Chronicles China. I to nie wszystko, bo kolejne tytuły ujawnione zostaną już wkrótce. Za 60 złotówek do zestawu dojdzie dodatkowo The Crew oraz Assassin's Creed Rouge, a opcja najdroższa, poza wszystkimi tytułami powyżej, da nam także Tom Clancy's The Division w preorderze, koszulkę z tejże gry oraz 66% rabatu na 3 kolejne tytuły ze stajni Ubisoftu. I o ile nikt nie płaci mi za reklamę, to przyznam, że to chyba pierwsza naprawdę opłacalna, najdroższa opcja, jaką od dawna można było wypatrzeć na Humble Bundle. Portal PPE.pl opublikował zestawienie ocen dwóch tytułów. Na pierwszy ogień Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. No więc gamingowy Naruto dogonił mangę szybciej niż wypełnione fillerami anime. Najnowsza odsłona Naruto zbiera potężne oceny, oscylując oceną średnio na wysokości 9 na 10, czy tam 90 na 100. Wychodzi na to, że czwórka to zdecydowanie najlepsze wydanie z gier w uniwersum Naruciaka. Równie dobrze oceniany jest XCOM 2, chociaż tutaj portal opiera się na ratingach z Metacritic, a skoro o XCOM 2 mowa, z okazji premiery opublikowano nowy trailer. Zobaczmy. 20th anniversary of Unification Day. We once again celebrate the fall of the unjust and corrupt governments of old. We honor the arrival of our saviors from the stars who ushered in 2 decades of peace and prosperity. And we rejoice in the total destruction of the insurgent organization known as XCOM. XCOM lives.
Praca szuka człowieka. CD Projekt Red szuka ludzi na staż. Tym razem CD szuka grafików 2D i 3D. Staż oczywiście nie za wpis do portfolio, ale płatny. Szukani są ludzie z talentem, energią, kreatywni, z pasją i chęcią do nauki. Konieczny jest także język angielski. Jeśli chcecie pracować, zgłaszajcie się. Link do ogłoszenia pod filmem. Ja się zgłaszam, mogę nawet zamiatać. Whatever. Mamy nową zapowiedź. The Cooling to gra od studia Xavient, która oferować ma nam krwawe walki na arenie. Totalne Last Man Standing, w mojej opinii trochę wzorowane na Hunger Games. Albo wyeliminujesz wszystkich w wyznaczonym czasie, albo to natura zrobi swą selekcję i przetrwa tylko ten, który ma najwięcej życia. Zero kompromisów, maksimum frajdy. W grze hardkorowo. Brak respawnów, bronie białe i dystansowe, rozbudowana kustomizacja. No cóż, zapowiada się soczyście. Gra już w marcu zadebiutuje na Steam Early Access, a w planach jest także wersja konsolowa. Po miesiącu opóźnienia i 5 latach czekania do wybitnej polskiej produkcji, w którą na informatyce, kiedy nauczyciel nie patrzył, grał chyba każdy, opublikowana została Łatka. Mowa o Soldacie. Łatka poprawia przede wszystkim grafikę, witając renderowanie w OpenGL i żegnając się z DirectX-em. Zmiana upłynnia rozgrywkę, zapewniając większy komfort z gry. Zastosowane zostały też tekstury w wysokiej rozdzielczości. Nowy Soldat, oznaczony numerkiem 1.7, wspiera nawet rozdzielczość 4K. Battalion 1944. Online'owa strzelanka w realiach II wojny światowej, przypominająca starusieńkie kody i medale, tworzona przez studio Bulkhead Interactive, w ciągu zaledwie 3 dni zebrała docelową kwotę 100 tysięcy funtów na Kickstarterze. Gracze dali się kupić hardkorowym trybem, jaki ta gra oferuje. Zapomnijcie o bieganiu po ścianach czy regeneracji zdrowia. Hasło przewodnie twórców to "Nauczymy was strzelać". Gra oferuje dużą dozę realności i nie da się w nią grać w jednej ręce trzymając kanapkę, a drugą strzelając. To dobra wiadomość. Pozostaje nam więc czekać na premierę, a ta dopiero w maju przyszłego roku. No i czas na trailery. Mirror's Edge to zdecydowanie gra, która potrafiła urzekać graczy. Niedługo będziemy mogli położyć swoje łapska na kontynuacji. DICE zaczyna promować hype na ten tytuł, tak więc z tej okazji mamy możliwość obejrzenia fabularnego trailera tej gry. Barely out of prison and already stirring things up? Your parents would be proud. Mr. Krueger, he is out for runner blood. Whatever it is you stole from him must be very valuable. Stop her! If you keep this up, I swear you'll be dead in a month. Using every weapon at our disposal, we've got to destroy it. Back off! Krueger did this. And he'll be able to do it to anyone unless he stopped. Get out of my sight! That's it? What else is there? You're wrong. I'm not broken. Prove it. A fighter in you after all. Jeszcze raz wracamy do Microsoftu i Xboxa One, który opublikował świetny filmik promujący zieloną konsolę. Zobaczyć możemy na nim tytuły, które już ujrzały światło dzienne oraz te, które dopiero widzą światełko w tunelu. Jeśli zapytacie, jakie filmiki lubi Arkadikus, Arkadikus powie, że właśnie takie.
Pamiętacie Erika Jacobusa? Kaskadera, który nagrywa filmiki odwzorowujące ciosy postaci z Tekkena? Niedawno na jego kanale pojawił się kolejny, tym razem z ciosami Briana. Was zapraszam do obejrzenia, a ja się z wami żegnam. Cześć! Yeah!